Dzień dobry, posmakuj. Świetnie, że jesteś na moim kanale. Dzisiaj przygotuję do Ciebie kurczaka z fasolką szparagową. Oglądaj koniecznie. Dzisiaj bardzo proste danie. Bierz kurczaka, dobrego kurczaka, może być kukurydziany, może być zagrodowy, zamarynowany w soku cytryny, w papryce, w chili, olej rzepakowy, do tego fasolka szparagowa, mamy sezon na fasolkę szparagową, więc polecam, żeby przygotować dania sezonowe. Pomidorki sherry, świeża bazylia i to będzie całość mojego dania, które dzisiaj obejrzysz w tym odcinku. Zacznę od zamarynowania piersi kurczaka. Mam przygotowane 2 sztuki. Dodaję sól, dodaję troszkę pieprzu, dosypuję papryki, dodaję chili, sok z cytryny, latkę pietruszki, dodaję olej rzepakowy. Całość dobrze nacieram z każdej strony równo, żeby marynata przeszła do piersi kurczaka. Odstawiam do marynowania do lodówki. Najlepiej, gdyby taki kurczak powstał kilka godzin. Jeszcze lepiej, gdyby mógł zostać na całą noc. Nastawiam wodę do przygotowania fasolki szparagowej. Fasolka szparagowa już jest przeze mnie przygotowana. Nie odcinam tych końcówek. Bardzo często zdarza się, że odcinamy te końcówki, ja je pozostawiam, żeby ładniej wyglądała. Przygotuję pomidorki. Pomidorki nie należy poddawać jakiejś dużej obróbce termicznej. Bardzo krótko, bardzo szybko. One są miękkie, słodkie, więc nie musimy ich długo dusić. Bazylię wykorzystamy całe listki. Nie będziemy ich kroić, tylko porwiemy i dorzucimy do fasolki szparagowej. Woda wrze, dodaję tylko sól. Dodaję fasolkę szparagową. Gotuję nie do całkowitej miękkości, ale myślę, że tak około 8-10 minut. Mój kurczak jest już zamarynowany, mogę przystąpić do smażenia. Dodaję masło klarowane na patelnię. Pięknie skwierczy. Zmniejszam delikatnie płomień. Odwracam na drugą stronę. Kurczak pięknie złoto-brązowy, odkładam, aby odpoczął. Skręcam patelnię, odcedzam fasolkę szparagową. Pamiętaj, żeby ściągnąć nadmiar marynaty, po to, żeby się natka pietruszki też mocno nie przypaliła. Z patelni ściągam nadmiar tłuszczu. Dodaję odrobinę masła. Ale nie klarowanego? Nie, teraz nie klarowanego. Ono też nam posłuży później do zagęszczenia na koniec sosu. Delikatnie podsmażam fasolkę, minimalnie soli i pieprzu, dlatego że woda była solona. Wyrzucam pomidorki. Ten smak z patelni, smak ze smażonego kurczaka, on przechodzi nam teraz na fasolkę, na pomidorki, więc bardzo ładnie nam to wszystko będzie smakowało. Soteruję około minutki. Podlewam białym winem. Pozwalam mu delikatnie odparować. Przystępuję do wydania dania. Pora na to, żeby włączyć patelnię. Żeby zagęścić sos, dodaję masło. Mieszam wszystko. Masło rozpuszcza się, łączy się z winem i powstaje nam sos. Dorzucam bazylię. Pięknie oblepiona fasolka sosem. Oto moje danie, które dzisiaj przygotowałem. Pierś kurczaka z fasolką szparagową, z bazylią, z pomidorkami sherry. Bardzo proszę, zasubuj, skomentuj, sprawdź, jak to danie wyjdzie w Twojej kuchni. Zachęcam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka. Do zobaczenia i cześć!